dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Ryszard Piotr. Od 12 lat nie jem mięsa, jestem wegetarianinem, a teraz od roku jestem weganinem. W związku z tym zdecydowałem się swoją osobą szerzyć niejedzenie mięsa, ideę weganizmu, wegetarianizmu. Samym pokazanie ludziom, jak taki facet 100 kilo, może 12 lat nie jeść mięsa, nie mieć żadnych problemów zdrowotnych, mieć siłę, nie mieć żadnych bólów, chociaż wczoraj się uderzyłem w nogę tutaj w chwili, tak? Po prostu być w pełni życia i cieszyć się każdą chwilą i życiem. Zgodnie z nazwą tej konwencji, życie zgodnie z naturą, zdrowe życie, będę może na początku prezentował na swoim przykładzie, jak można żyć niby w XXI wieku, takim cywilizowanym, z chemią, z dodatkami, z powiedzmy chemicznymi do jedzenia, z środkami ochrony roślin toksycznymi, toksyny lecą z nieba, z wody, z jedzenia, z dezodorantów, etc., etc. Mam nadzieję, że wszystko to potem jeszcze powiem dokładnie, a można jednak ominąć to wszystko. I potem, żeśmy sobie gotowali, też gotowaliśmy długo, a to jest błąd. Trzeba gotować 20 minut, bo wtedy ona jest najlepsza. Tak jak jajko na miękko nie można gotować, aż mięknie, tylko te 20 sekund. Więc ta kukurydza, nie polecałbym, żeby kupić gdzieś tam dziecku na plaży albo samemu jeść, bo to jest masakra. Po drugie, to nie syci. Coś, co ma wartość, to syci, a to nie syci, to jest sama woda. Tak, jesteśmy przy tych pomidorach. No jeszcze przekroić takiego pomidora, to jak ktoś kiedyś uprawiał. Ja miałem ogródek, więc jak się uprawiało pomidora, to one miało takie żółte, brązowawe ziarka. A te pomidory, które można kupić w markecie, to są zielone, jasno zielone, znita zieleń. One są nie tylko, że są chemiczne, nie tylko, że są sztuczne, to jeszcze są niedojrzałe. Otóż trzy kosze grzybów znalazłem, które się nazywają majówką. Grzyby majowe, majówka. Praktycznie mało ludzi wie, że są takie grzyby i że są jadalne. Są bardzo smaczne, podobne są do pieczarki. Pieczarki dopiero na drugim miejscu wychodzą, czyli później, już teraz też jest pieczarka polna i leśna. Więc te majówki, gęsiaka się nazywa, różne jakieś nazwy ma, ale encyklopedyczna to jest majówka. Białe grzyby podobne do pieczarki, specyficzny, mają zapach taki trochę mąki ziemniaczonej. Dużo wody mają w sobie, także ja je kroję i powiedzmy wyparowuje się woda i na tej podstawie dopiero robię jakieś tam, albo kotlety z nich można robić, no to co z grzybów można robić, dodać do soczewicy, mieszać soczewicę z grzybami, piękne takie kotlety mielone robić. No więc zjadłem już trzy kosze grzybów tych majówek, teraz się pokazały pieczarki, tych parę smardzy, no a już zjadłem kilka sztuk, bo dopiero się zaczynają grzyby, które mi największą ilość białka dostarczają, pochodzące z drzew i z ziemi. Można by powiedzieć o tych z ziemi, tak jak na tym filmiku jest omówione, że jest to purchawka. Purchawka ma bardzo dużo właśnie tego białka, jest 16 gatunków, mogę się pomylić. Purchawki wszystkie są jadalne do momentu, jeżeli po przekrojeniu jest jedna konsystencja stała i jeden kolor biały. Jak już zaczyna żółknąć bądź prozowieć, to już nie należy jeść tego, bo to już jest reakcja taka, która no, już jest niesmaczna. Wszystkie purchawki się je, tylko jeden gatunek jest taki, który ma takie wypustki, taka jak gdyby maczuga. No i te purchawice olbrzymie, mogę mieć powiedzmy 10 kg, 20, 30 kg za darmo. Tych chub mogę mieć, no też akurat mieszkam koło parku, gdzie one występują. Nieograniczona ilość bezpłatnie, tylko trzeba drabiną podjechać. Wszystko jest bezpłatne, jest naturalne. I dlaczego jest taka cenna? Dlaczego te grzyby są takie cenne? Bo one wyciągają wszystko to, co jest z ziemi. A my się składamy z tego wszystkiego, co w ziemi. Te 84 pierwiastki, z których się składa ziemia, my mamy również swoje.